Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, a to jest Max Payne 1. Znalazłem statek Borysa Daim. Ostatnim razem poznaliśmy pana Wladimira Lema, który pokazał nam. Zaprowadził nas do portu, żebyśmy mogli sobie. Aha, tu nic nie ma już, dobra. Odbić mu statek i zdobyć broń. I wszystko fajnie. Powiem tak, nagrywam ten początek już po raz chyba piąty. No cały czas. O, fajnie, z bucika otworzył. Rdza już dawno zajęła się burtami frachtowca. Borys Daim zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. Pewnie tak, Max. To już akurat było przeczucie, że za chwilę ktoś do mnie strzeli z shotguna. Bo tu wszyscy, kuźwa, strzelacie z shotguna. Znaczy z shotguna... No, w sumie shotgun, no, śrutówka. Coś strzeliło. W ogóle przepraszam, jeśli będzie słychać wentylator. No, mam nadzieję, że nie będzie słychać, bo jednak kapitanie Daim, no strasznie mnie denerwuje, że oni tak cicho mówią. No, ale nic na to już nie poradzę, bo zwiększając efekty, to zaś byśmy podgłaśniali wszystkie strzały i tak dalej. No i i tak źle, i tak niedobrze. No niestety, pod tym względem nie ma dobrze. Nie wiem, ile mam zapisów. W zasadzie możemy postrzelać sobie. A, 3 zapisy. A, dobrze. No, spokojnie. Ja cię, ty, Mendo! O, ktoś dzwoni. Czekajcie, gdzie jest telefon? Angie, powiedz mi, ile zapłaciłeś Borysowi? Pewnie nie było tego mało. Max Payne? Bystry jesteś. Już po tobie śmieciu. Czy aby nie mylisz mnie z Borysem? Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Tych suki. Wkurzanie Punchinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Punchinello na tyle, żeby się potknął. Najlepiej wpadając wprost do swojego grobu. Max, ty bystrzaku. No. W każdym razie. No jest. Nie wiem, czy ten granat wybuchnie. Nie wybuchnie. Jest na tyle gorąco, bo jest po 30 stopni. Mamy jak zwykle gorące wakacje, więc z jednej strony fajnie. Natomiast... O Jezus Maria, teraz będzie najgorszy etap tej misji, znaczy najtrudniejszy. Pewnie będę go powtarzał kilkakrotnie. O kurwa! No właśnie, dobra. To jednak trzeba ich wystrzelać. No powiem tak, bo cały czas gubię wątek, przepraszam. Pierwszy odcinek mojej serii nagrywania dzisiaj i ty mnie nie zabijasz, dobra? W zasadzie możemy sobie zrobić save'a. Co za... A nie, nie zabiłem go, no właśnie, tak aż się bym się zdziwił, jakbym go zabił. No jest cholernie ciepło i bez tego wentylatorka no nie da się. I ustawiłem go na tyle, myślę, dobrze, żeby jakoś tam nie zawadzał. No i chłop jeszcze żyje. O ja pierdzielę.
No, dobra, zdech pies. Leczmy się. Uleczenie to się przyda. Będziemy mieć praktycznie wszystkiego do fulla, może poza tymi. Umiesz sobie radzić, jeśli trzeba przyjść. Mówi Władimir. Bierz broń i amunicję jaką chcesz. Spotkajmy się potem na mostku. A, do Ingrama jednak nie mam aż tyle amunicji. Ja myślałem, że tu akurat tego to będzie. No trudno, mamy Colt Commando. Czyli no, po prostu M4, nie? Czy tam M16. Chyba M4. Nie wiem, nie znam się aż tak na broni. No jedną z chyba najlepszych broni w tej grze. O, tu coś jeszcze jest. O, jest Ingramek, fajnie. No, także wentylator ustawiłem tak, żeby nie wiał w ten dyktafon. Nie, chyba mikrofon. To moja sprawa. Gdy skończę z Puncinello, nie będzie już nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagwiżdżę. To może być początek pięknych przyjaźni. Naprawdę jara cię taka filmowa gadka? Nawet z takimi giverami nie dostałbym Puncinello w jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne. Chcę się dogadać. Ej, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek. Chcę się z tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knauta Puncinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. Wiedziałem, że wiele oczekuję, licząc na pojawienie się Puncinello, ale nadzieja nie jest grzechem. O Boże, to jest ten etap! To jest ten fajny etap. No właśnie. Chyba tu. Dobra. To będzie dużo ginięcia, zapewne. Do drzwi. Trzeba zawsze szukać drzwi. Tu jest chyba kanister z benzyną, to może upaść. Do tego można zginąć. Trzeba uważać. Te płomienie lubią zrobić krzywdę. Zróbmy save. No, ale ogólnie ten etap jest zajebisty, no. Gaszenie ognia benzyną chyba się nazywa. Jest zajebisty etap, to trzeba przyznać. Wiecie, po takiej ciągłej strzelaniny, nie tutaj ten, nagle je. Pułapka, nie? Wow, no właśnie. Zapomniałem sobie o tym. Ale dobra, to nie jesteśmy aż tak Panie Maksie, panie Mateuszu, proszę nie być debilem i nie wchodzić w płomień. Bo to bywa zabójcze, zwykle. Czy ja dobrze widzę, że Max jest sam uleczony, a ja go leczyłem tymi tabletkami pod koniec etapu? No cóż, dobra, tu zapiszmy. Przeleść, bodajże. Tak. Pamiętam, że z czegoś. No właśnie. No. Wiedziałem, że coś będzie strzelało do mnie. O, a tu już jesteśmy. Po ptakach. Puncinello czuł palącą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić mój ogień benzyną. No cóż to? A. Dobrze, musimy iść do kanałów i za chwilę będziemy w zasadzie kończyć ten etap. On jest bardzo krótki, tak jak mi się kojarzy. Wydaje mi się, że nawet w tym odcinku gangsterzy pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła.
No, strasznie króciutki. Kurde, jak się zna te etapy wszystkie. To strasznie szybko. Kurde. O nie. Kiedy ty, chłopie, strzelasz w niebo? No. Dawać amunicję do Ingramka. O, dobrze, że tu są te schodki. A w zasadzie to ja mógłbym zapisać. No. W zasadzie to już jest prawie koniec tego etapu. No, koniec życia też to jest. Się zdarza tak wychylić na typa ze śrutówką. Ała. Powiem szczerze, że przejście tej gry na tym poziomie trudności, a to chyba też powinno być gdzieś te, nie? Tak, są. Na tym poziomie trudności bez używania bullet time'a, no, pomijając fakt, że nie byłoby to przyjemne, bo ta gra w dużej mierze polega na korzystaniu z bullet time'a i to jest jej główny feature, a już jesteśmy przy końcu etapu, no to kurde, byłoby to cholernie ciężkie. I koniec etapu. Władimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz? Odrzucimy cię do willi w Puncinello. Może być. Gdy już skończysz, daj znak. Przyda mi się taki fachowy. Będę o tym pamiętał. Anioł śmierci. Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko Capo im na to pozwolił. Puncinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to Mona. Wiedziałem, że aby dostać Puncinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Magnano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurek Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. Trójca. No, trochę napsują krwi. Ale da radę. Ten zbir awansował pośmiertnie na posłańca. Co to jest? Sun. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce. Cóż. Mona. Max Payne! O, to już się zaczynają poważni gangsterzy. Ale prawdziwych zabijaków to my dopiero poznamy. Ej, myślałem, że tutaj jest chłop. Gin, śmieciu. W ogóle, tak jak dzisiaj, nagrywam ten odcinek, wy to zobaczycie w sierpniu, bo od wtedy dopiero zacznę wszystko wrzucać. Mamy 15 lipca i wczoraj, albo przedwczoraj, no ja to zobaczyłem dopiero wczoraj w nocy, pokazano Firefly pokazało nowe odświeżenie, definitywne twierdzy. Pierwszej twierdzy, kurde, Strongholda, który jest jedną z moich ukochanych gier.
Zawołaj cię chłopaków z góry, no. Jezus. Mam nadzieję, że... O! Nawet się udało. Kogoś zabić tymi granatami. Gin! No. W każdym razie wracając do twierdzy, no... widziałem sobie już... No bo tam niektórzy dostali... dostęp do dwóch misji odnowionych. Wygląda ładnie, wygląda fajnie i z tego co wiem, będzie też... co będzie? Będą nowe misje w kampanii. Będzie też możliwość grania multika. Wkrótce natknąłem się na trójce. Na nowo. O, tu jest fajna. Fajny tarot. Liza Puncinello bawiła się w czary. Karty tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Puncinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o te willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu, natomiast śmierć to ja, idący po niego. Myślę, że ten tarot bardziej odzwierciedlałby ostatnie etapy, nie te. No tutaj mamy trójce. Wow, udało się. O kurde, no może nie udało się do końca. Dobra, jednego tutaj mamy, tego chyba, który był wymieniony jako drugi. Zdech dosyć łatwo. O, Max powiedział, zostało jeszcze dwóch, jak ktoś nie słyszał. Nie rozumiesz, że nie wchodzi się bez pukania do pokoju pukania, śmieciu? W waszym wypadku to jest... Nie wchodzi się do pokoju strzelania bez strzelania, pizdo. Dobra, dawać mi te ingramki. Będziemy się bawić. Czy będziemy się bawić? Tak, wiem, że tu jest typo. Jak śmiesz do mnie strzelać? Po tym wszystkim, ilu was zabiłem. Ktoś jeszcze w ogóle śmie stawać mi na drodze? Dawaj te ingramki. A nie, bo to amunicja była tu w kuchni. Dobra. Zgubiłem się. Co, let's go dalej. Tu jest za krzaczkami, właśnie. Nie mogłem sobie przypomnieć, za którym krzaczkiem. Czy mogę zagrać na pianinku? To jest fajne. Można sobie zagrać w trójce. Można podchodzić do wielu... A, się chłop zbugował. Fajny skok, chłopie. Można podchodzić do wielu, wielu pianin. I dopiero pod koniec gry jest... opcja, że Max zagra to dokładnie, bo on chyba wcześniej to trochę fałszuje. Tak mi się przynajmniej... I dopiero pod koniec, jak już zagra to perfekcyjnie, to mówi, że to jest muzyka, to jest soundtrack jego życia, nie? Gramki, wszystko super. Tu trzeba zrobić save'a, bo tutaj jest, no... Tu jest grubo, właśnie. No, by cię jebał pies! Ała. O, może nie tak? Dobra, weźmy Colt Commando. O, tylko ty zostałeś. Jak miło z twojej strony. Słyszałem tylko, że jeszcze ten. I coś tam z głowy. No, no to jest wkurzające, nie? Max Payne. Powstrzymamy go. Kogo
też fajną brońkę dostaniemy. Zresztą wszystko. A no właśnie. Nie, od parady dostałem snajpereczkę. Z tej snajperki w sumie możemy sobie postrzelać. W zasadzie wszystkiego możemy teraz już strzelać bez oporów. Właśnie, to jest kurde. Może czemu ja zapominam sobie o strzelaniu ze snajperki. Ej, nie tak. A, to jest insta-kill przecież. Nie mogłem jej już pomóc. A ktoś wezwał helikopter. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. No, Mona miała siostrę bliźniaczkę, więc to może być Liza Punchinello. Słychać helikopter i dzwoniący telefon. Max Payne. Słucham? Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. No, Max, nie byłbym... A, czyli on jest z trójcy. Dobra. Nie jest z trójcy? Dlaczego tyle razy ginął? Ale możemy sobie zapisać bezproblemowo. Bo... Trójca Punchinello przestała być problemem. No właśnie. W zasadzie to. To już jest koniec etapu. Szybciej. Idzie pogór. Pośpieszcie się. Proszę. Muszę. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Co mi kazali? Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z żoną? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Nie! Nic mu nie powiedziałem! Panowie! Ojej! Ładuj, Max! Dobra. Nie mogę nic tu sprawdzić? No dobra, trudno. Andrzej Punchinello tak by zginął. Czekajcie, pod którym... O! Właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć, że pod niektórymi tymi można sobie to sprawdzić. Generalnie teraz będzie najlepszy, kurde, one-liner tego... tego... tej gry. Najlepszy tekst w grze będzie za chwilę. Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. Oj tak. Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkiri. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Ale nie zrobiła tego. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem.
koszmar. Ciało z upadłych aniołów. Tu też będą fajne one-linery. Ale no, tekst, kurde, szczęście okazało się dziwką, a ja klientem bez portfela. O! Zajebiste, zajebiste. Max, czy to ty? Tak, Max, to ja. Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! Tym razem już tu nie możemy nic zrobić. Ale ten, jakby ktoś chciał, to na kanale TV Gry na shortsach. O, tym razem tu nie mogę wejść w ogóle. Na shortsach jest wrzucone, jak Jacek Rozenek, czyli polski aktor, dubbingowy też. Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! List mi się przyglądał. Teraz dokończę. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem komiksu. Prawda rozszczepiła mi czaszkę, a jaskrawo-zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Fenomenalne, kurwa. Tam się świeci, a sny są zrobione z pochylonych nekromantów. Śpiewa jak bananowy przekup, zbliżając się zbytnio do konstelacji na ogolonej głowie. Deszcz, żab się skończył, rozpoczyna się deszcz krwi. To była pomyłka albo głupi dowcip. Obraz na sztabie. Ktoś bredził coś niezrozumiałe. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Zajebisty jest ten etap takiego łamania czwartej ściany. No, ale w każdym razie... Dziwny kawałek papieru wyglądał groźnie. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda, niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka. Niekończąca się strzelanina, czas spowolniany, żeby pokazać moje ruchy. Paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. Zajebiste. Nie daj się. To Walkiria, narkotyk. Obudź się. Pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka albo głupi dowcip. Ktoś bredził coś niezrozumiale. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. No, w każdym razie na kanale TV Gry można sobie obejrzeć, jak Jacek Rozenek, czyli też nie tylko aktor, ale gość podkładający głosy, plus dla mnie przede wszystkim głos Geralta z Wiedźmina, czyli fenomenalny głos, czyta kultowe cytaty właśnie i pojawia się właśnie ten tekst i jest tak zajebiście zagrany, że o, kurwa ciary. W ogóle fajnie, że jest to takie przemeblowanie porobione i fajnie, że jest mój kurwa ulubiony etap. Przepraszam, że klnę. Przepraszam, że spadłem. Ach, nienawidzę. Ale Max się ślizga. O, właśnie. Nie wiem, czy tak było w oryginale, ale no, on jest spowolniony. I kuźwa, nie dość, że się ślizga. To jeszcze nie skacze. No właśnie, nie skacze tak jak powinien. No Max, kurde. Jest tak cholernie spowolniony, że nawet pomimo, że teraz ma spowolnienie czasu. No, chłopie. Co jest grane? O, dobra. Może ja tu na dole powinienem zapisać. Chyba najlepiej będzie. Ja nie wiem, czy to tak było w oryginale. Znaczy w oryginale. Normalnie. O, doskoczyłem. Tak, teraz nie możemy iść za dzieckiem, chyba tylko za żoną. Też nie wiem, bo dziecko wyje. Spadam, ginę.
Super. O Jezus Maria. Nienawidzę tego etapu. Może się uda doskoczyć? O, udało się. A, bo ja już tu skakałem. Teraz nie wiem, nigdy nie wiem. W lewo chyba nie. Mi się wydaje, że trzeba było iść w prawo. Tylko właśnie nie iść za głosem. Cholera jasna. Nie. Nienawidzę. No, jestem aż zły na ciebie, bo to nie jest tak, że ja tu mogę jakoś turbo lepiej zagrać, tylko to jest taki bezwład. Wydaje mi się, że dobrze idę, że w dół jest dobrze. Zróbmy sobie tu save'a. Mogę się troszkę przesunąć i o. Idźmy za głosem żony. Znaczy za płaczem żony. No. O, skoczył. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. O ile idę w dobrym kierunku. Tak, idę w dobrym. Znaczy tak mi się wydaje. No, nie ślizgaj się tak, Max. Nie. No. No, co ty robisz? Właśnie o tym mówiłem, że... No, ej, chłopie. Co ty robisz? No, skocz do góry. Czy wy to widzicie? Może dolecę. Nie dolecę. No. Zajebiście. No, szlak mnie trafi zaraz. No, ludzie, no. Mateusz, spokojnie. No. Przecież ja tam doskoczyłem. Teraz próbuję, a czy tu? Aha, to teraz w ogóle nie będę mógł skakać. Nie no, tak z tego nie dam rady doskoczyć. No przecież ja tam doskoczyłem przed chwilą. O! Leć, Max! Nie doskoczysz. Może on się musi tak wyskakać, że po sejwie nie umie skakać. No co tak by wyglądało, jakby po sejwie to on nie umiał skakać. No ale ja pamiętam, że miałem właśnie tego typu problemy Nie, ta plansza po prostu jest zepsuta. No, poczekajcie sekundę. Odpaliłem sobie kuźwa tryb deweloperski. Wpisałem kody i odblokowało mi się. Normalnie, możliwość skoku. Chciałem... Max! Nie! Max! Morderco, zabiłeś ją. Chciałem sobie dać normalnie, wiecie, tryb jakiś, zmniejszyć grawitację czy coś, ale najpierw chciałem sprawdzić w ogóle, czy to zadziała. Wpisałem get mp5, no i z jakiegoś względu cold commando to jest mp5. Ważne, że się udało. Coś przydarzyło mi się dzisiaj w biurze. Dostałam dziwną notatkę, chyba o wikingach. Kochanie, muszę lecieć. Opowiesz mi o tym wieczorem. Miłego dnia, kochanie. Dziury po kulach czerwieniły się jak rubiny, a krew lśniła na jej jasnej skórze. Była taka piękna. Zabójca się uśmiechał. Ciało upadłych aniołów. Zielony
koszmar powoli się kończył, zostawiając w mojej duszy mroczne plamy, których nie da się zmyć. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się zlany zimnym potem, śmiertelnie zmęczony. Było mi niedobrze, leżałem w kałuży własnych wymiocin. Zanim świat zwariował, ta wiedźma powiedziała: zabierzcie mnie do Cold Steel. To była jedyna wskazówka, jaką miałem. Całą wieczność zbierałem się do kupy. Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni Cold Steel za miastem. Sporo się tu działo, jak na tak mroźną noc. Jeździły ciężarówki i biegali ludzie. Miałem przewagę nad tą wiedźmą. Sądziła, że mnie zabiła i nie spodziewała się mojej wizyty. Czas ruszać. Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zataczałem się, idąc po zamarzniętym dachu odlewni, wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru. Byłem jak ninja, obdarzony mocą kung fu. Poważnie, a nawet byłem supermenem, gotowym wpaść przez świetlik i rozwalić wszystko. Niemal opuszczone tereny przemysłowe, w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. No. Oj, Boże Święty. Oj, przepraszam, patrzyłem mikrofon. Z 20 minut szukałem, jak to zrobić. Metal wrzał i kipiał jak mikstura czarownicy. Tam pogotowie. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam, że końcówka była jaka była. No, też mi to nie było na rękę, że się tak trzeba było męczyć. W następnym odcinku sobie zaczniemy Cold Steel i zobaczymy, co do czego nas to doprowadzi. Dziękuję wam bardzo. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Max Payne 1. Na razie.